13 września wspominamy świętego Amatusa z Remiremont. Anonimowy żywot Amatusa, napisany jakiś czas po jego śmierci i dość wierny rzeczywistości historycznej, mówi, że urodził się w Grenoble około 560 roku jako syn Heliodorusa, rzymskiego szlachcica. Amatus wstąpił do klasztoru w Agaunow w Walai w 581 roku i został wyświęcony na kapłana. Pozostał tam przez 30 lat, później przeszedł na pustelnicze życie. W ciągu 3 lat, które spędził w celi zbudowanej w pobliżu klasztoru, dokonał różnych cudów, m.in. uczynił źródło, aby uwolnić mnichów od ciężaru przynoszenia mu wody. Stając się kaznodzieją, po spotkaniu ze świętym Eustazym, Amatus założył wraz z Romarykiem, potężnym panem feudalnym przekonanym jego słowami do zostania mnichem, dwa klasztory w Remiremont, położonym w Wogezach, lecz wkrótce zrzekł się urzędu opata na rzecz Romaryka. Następnie Amatus wycofał się ponownie do pustelni, z której wychodził już tylko w niedzielę i święta, aby doradzać i pouczać zakonników. Amatus zmarł 13 września 627 roku, według niektórych historyków leżąc na łożu z popiołów, niczym święty Marcin z Tours, wzór mnichów z Galii. Ukazując się kilkakrotnie po śmierci i dokonując wielu cudów, szczątki Amatusa zostały przeniesione do wnętrza kościoła, gdzie były czczone przez wiernych. Od 670 roku jego święto obchodzone jest 13 września. Święty Leon IX dokonał jego kanonizacji 3 grudnia 1049 roku. Amatus jest czczony szczególnie w Grenoble i Saint-Dié. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Amatus wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu, osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.